Rozpoczynamy cykl Wrocławskie Osiedla. Będziemy wspólnie odwiedzać różne części miasta i pytać mieszkańców, jak im się tam żyje. Gaj to osiedle w południowej części Wrocławia, zamieszkane przez 20 tysięcy osób. W granicach miasta znajduje się od 113 lat. Zdecydowana większość mieszkańców Gaju jest zadowolona z miejsca zamieszkania. Chwalą przede wszystkim dużą ilość zieleni, komunikację miejską i ofertę handlową. Podoba mi się okolica, że jest dużo zieleni, są duże przestrzenie między budynkami, a mieszkam od prawie 15 lat. Jest tu dużo terenów zielonych i jest też dobra komunikacja z centrum, więc nie ma problemu z dojazdem. Bardzo przyjemne osiedle. No, od 31 lat mieszkamy tu. Fajnie, dużo festynów jest tak latem dla dzieci, także... Trochę super. Z daleka od większych, jak to się mówi, ulic. Dużo drzew, no. Znaczy powietrze dość fajne. No. Zakochany jestem w tej dziewczynie, której usta pachną malinami. W tej chwili jednym z największych atutów Gaju to jest to, że mamy dużo przestrzeni, zieleni, że ten słoneczny park został utrzymany, że nie został zabudowany wielkim Manhattanem, jak ja zawsze mówiłem, tak od Krynicka 1,52 i bloki kolejowe, czyli ten Gaj, jak można powiedzieć, północny, bo do Świeradowskiej się zaczyna Gaj południowy. Ja miałem wtedy tą okazję, tę możliwość zablokować tą dalszą zabudowę, bo to jest projekt byłego architekta Odziewicza i wtedy jako przewodniczący Rady Gaju zablokowałem miasto w projekcie i teraz mieszkańcy od Świeradowskiej do torów kolejowych mają tę możliwość, że mają mniejsze bloki, inną infrastrukturę, a myśmy powstrzymali tą wielką płytę. Ale na szczęście ta wielka płyta już jest ocieplona, rekultywowana i myślę, że się tu przyjemnie mieszka, tym bardziej, że tu jest bardzo blisko do centrum miasta. Co roku widać tutaj postępy. Pojawiają się boiska, miejsca dla dzieci, miejsca spacerowe, ścieżki, także Gaj jest osiedlem, które ciągle się rozwija i to widać namacalnie z roku na rok, przyjeżdżając tu zawsze jest coś nowego. Dla mnie fajne jest to, że tutaj jest wszystko blisko, wszędzie wszystko jest dostępne, nie trzeba daleko się ruszać, nawet nie trzeba mieć auta, jeśli nawet ktoś nie ma. Jest tramwaj wszędzie, który wszędzie może nas dowieźć, jest bardzo blisko do rynku, bardzo blisko na Bielany. Także generalnie same plusy, jeśli chodzi o komunikację miejską, o nie wiem, infrastrukturę. Jest teraz nowa szkoła się otworzyła, także jest dużo nowych placówek dla dzieci. Osiedle się rozwija i rozbudowuje. Z każdej strony jest dojazd, połączenia są, bardzo dużo miejsca dla młodzieży, skwerków, placów. No i jak widać, boisko nowe jest zrobione, korty tenisowe, także dla młodzieży to jest naprawdę dużo. Gaj się cały czas zmienia na bardzo pozytywną stronę. Jest tutaj dużo ludzi, dużo ciekawych rzeczy się dzieje, jest zielono, jest gdzie chodzić na spacer z dzieckiem, jest sport, tutaj boisko ostatnio zostało wybudowane, przerobione, także jest tutaj co robić. No dookoła jest wszystko co potrzeba, także idealne miejsce do mieszkania. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków i subskrybowania naszego kanału.